Witam Panie i Panowie, nazywam się Justin Peters i mam nadzieję, że miewacie się dziś dobrze. Dziękuję za dołączenie do mnie w tym podcaście. To kolejna część mojej serii zatytułowanej Dlaczego charyzmatycy są tacy dziwni? Cóż, jak dziwni? A co powiesz na rzucanie dziećmi o ściany? I to nie jest hiperbola, jak się wkrótce przekonasz. Nie twierdzę oczywiście, że wszyscy charyzmatycy by to zrobili. Nie o to mi chodzi. Ale twierdzę, że duża liczba, a nawet najprawdopodobniej większość charyzmatyków zgodziłaby się z takimi twierdzeniami i uwierzyłaby w takie twierdzenia. I jeśli uważasz, że przesadzam, zapewniam cię, że tak nie jest. To zobaczysz za chwilę. Ten klip wideo pobrany jest, mam go w swoim programie nauczania od kilku lat, a konkretnie od 4. Jest to klip z programu Sid Rotha. Sid Roth ma swój program zatytułowany To Nadprzyrodzone. Jest on emitowany na TBN i Daystar. Oczywiście ma też swój własny kanał na YouTube, gdzie rozpowszechnia wiele swoich treści. W 2018 roku Sid Roth miał gościa. Nawiasem mówiąc, wszystkie programy Sida Rotha to 30-minutowe reklamy dla każdego szaleńca, którego gości w danym tygodniu. Jeśli myślisz, że mówiąc to jestem ostry, zapewniam cię, że tak nie jest. Sid Roth zaprasza jednych z najbardziej szalonych, najbardziej zwariowanych ludzi, jakich można sobie wyobrazić. I gości ich regularnie w swoim programie. Regularnie. A tu jest kobieta o imieniu Lil Defin, która jest prawnuczką Smitha Wigglesworth'a. Kim jest Smith Wigglesworth? Jest jednym z szanowanych generałów Boga w ruchu charyzmatycznym. Ruch charyzmatyczny ma wielu ludzi, wczesnych charyzmatyków, wczesnych zielonoświątkowców, których nazywają generałami Boga. Ludzie tacy jak John G. Lake, John Alexander Dowie, William Branham. Oczywiście Smith Wigglesworth jest jednym z nich. Charles Parham, William Seymour. Zrobiłem swego rodzaju przegląd historii ruchu charyzmatycznego. Przyjrzałem się blisko niektórym z tych osób. Catherine Kuhlman, Amy McPherson. Byli oni oszustami, szarlatanami, fałszywymi prorokami, heretykami i niemoralnymi seksualnie. Nie wiem, czy Smith Wigglesworth był niemoralny seksualnie, ale z pewnością był fałszywym prorokiem i naciągaczem. Jest jednak ceniony jako jeden z wielkich generałów Boga w ruchu charyzmatycznym. Więc kim jest Smith Wigglesworth? Urodził się w 1859 roku, a zmarł w 1947. Urodził się w Yorkshire w Anglii. Podobno nawrócił się w wieku 8 lat, a następnie w 1882 roku poślubił kobietę o imieniu Mary Jane Featherstone. Mary Jane była kaznodziejką w Armii Zbawienia, co oczywiście stanowi problem. Była kobietą, która głosiła kazania, robiła coś, co powinien robić tylko mężczyzna. Ale jest to powszechne w ruchu charyzmatycznym. Kobiety głoszą tak samo jak mężczyźni. Smith Wigglesworth był właściwie analfabetą w czasie, gdy się pobrali, a przynajmniej w czasie, gdy się poznali. Mary Jane nauczyła go czytać i mówi się, że kiedy nauczył się czytać, czytał tylko Biblię. Nie czytał niczego innego, nie czytał gazet, niczego podobnego, czytał tylko Biblię. Zawodu był hydraulikiem, ale zaczął głosić kazania, a następnie porzucił bycie hydraulikiem na rzecz służby kaznodziejskiej i stał się bardzo popularny. Wkrótce głosił na całym świecie i przyciągał ogromną publiczność. I miał nietypową rzecz, nietypową zdolność i niespotykaną technikę. Twierdził, że ma zdolność widzenia demonów choroby, które przyczepiały się do różnych ludzi.
various people. So if you were Więc sick, jeśli byłeś chory, jeśli miałeś epilepsję lub jeśli miałeś raka lub artretyzm, to najprawdopodobniej dlatego, że miałeś demona raka, epilepsji lub artretyzmu. Przypuszczam, że ja mam demona porażenia mózgowego. W każdym razie twierdził, że ma zdolność widzenia tych demonów i oczywiście jedynym sposobem na pozbycie się demona z osoby dotkniętej chorobą było wygnanie go uderzeniem. Nie żartuję. Smith Wigglesworth był znany z tego, że podchodził do chorych ludzi, bił ich i kopał. Gdy zapytano go o to, powiedział, cytuję, nie uderzam ich, uderzam diabła. Podchodził więc do ludzi i uderzał ich i kopał, aby wypędzić demona z chorej osoby. Oczywiście, tak jak widzimy to u apostołów. Jezus i apostołowie byli znani z tego, że podchodzili, bili i kopali ludzi. Tak, aha. Ale to właśnie robił Smith Wigglesworth. I co ciekawe, będąc szanowanym generałem Boga, którym był w ruchu charyzmatycznym lub którym nadal jest, był inspiracją dla nikogo innego jak Todda Bentleya. Todda Bam Bam Bentleya. Który znany był z tego, że podchodził do chorych ludzi, kopał ich i uderzał. Myślę sobie, wiesz, odnowienie, Rick jest tutaj, moja pierwsza służba. Bóg chciał, żebym uderzył tego gościa. I to po prostu nie miało dla mnie sensu. I pomyślałem, panie, on umiera, stracił ponad 18 kilogramów. Ale tak czy inaczej, uderzyłem go w ten złamany mostek, a on wylądował na ziemi. Todd Bentley to ktoś, kto twierdzi, że Bóg kazał mu kopnąć starszą kobietę w twarz jego butem motocyklisty. Uczestniczyłem w jednym ze spotkań Todda Bentleya i na własne oczy widziałem, jak podszedł do mężczyzny w czwartym stadium raka jelita grubego i kopnął go w brzuch. I mężczyzna ten po prostu upadł na ziemię. Kilka tygodni później dowiedziałem się, że ten mężczyzna zmarł. Tak więc Todd Bam Bam Bentley inspirował się nikim innym jak Smithem Wigglesworthem. Smith Wigglesworth najwyraźniej nie tylko bił i kopał dorosłych, ale rzucał nawet niemowlętami, a przynajmniej jednym dzieckiem o ścianę, ponieważ było chore. Teraz obejrzyj to. Ponownie jest to program Sida Rotha z 2018 roku na temat Smitha Wigglesworth'a. Przeprowadza wywiad z Lil Define, jego prawnuczką. To jest wprowadzenie, które daje Sid Roth. Oto historia opowiedziana i odtworzona przez Sida Rotha. Dzień dobry, tutaj Sid Roth. Witam Was w moim świecie, gdzie jest naturalnie, ponadnaturalnie. Czytałem o wspaniałych mężczyznach i kobietach wiary. Jeden z nich szczególnie mnie zaintrygował, a mianowicie Smith Wigglesworth. Dokonywał on jednych z najbardziej szokujących cudów, o jakich kiedykolwiek słyszałem. Podam jeden przykład. Pewni rodzice mieli w szpitalu dwumiesięczne umierające dziecko. I oni porwali to dziecko. Zabrali je na spotkanie Smitha Wigglesworth'a, a Smith spojrzał na dziecko, spojrzał na rodziców i powiedział, czy mogę zrobić to, co Bóg mi każe? Cóż, co byś zrobił, gdybyś był rodzicem? Dziecko i tak umiera. Bierze to dwumiesięczne dziecko i rzuca nim o ścianę. Dziecko leży na podłodze. Czy kiedykolwiek widziałeś kogoś grającego w piłkę nożną? Czy kiedykolwiek widziałeś, jak kopie piłkę nożną? On robi to z tym dzieckiem. Dziecko upada wśród zgromadzenia. Nie płacze. Czy jest martwe? W 100% uzdrowione, bez obrażeń. Przyjaciele, to jest szokujące. Czy to cię wstrząsnęło? Mam nadzieję, że tak. To szokujące. I myślisz może, że na tym świecie nie ma ludzi na tyle głupich, by w to uwierzyć? Sam fakt, że umieścił to w swoim międzynarodowym programie telewizyjnym,
jest oczywistym dowodem na to, że są na tym świecie ludzie wystarczająco głupi, by w to uwierzyć. I to nie tylko garstka, ale miliony. Niezliczone miliony, dziesiątki milionów ludzi na tym świecie są na tyle głupi, by w to uwierzyć. Sam fakt, że program ten znajduje się na jego kanale YouTube do dziś, właśnie sprawdziłem, wciąż tam jest. Jest tam od 4, od 5 lat, od 2018 roku. To oczywisty dowód na to, że są na tym świecie miliony ludzi na tyle niemądrych, by w to uwierzyć. Zostało to wyemitowane w TBN i Daystar i pozostaje na jego kanale YouTube do dziś. Oprócz duchowych niebezpieczeństw związanych z ruchem charyzmatycznym, istnieją również fizyczne zagrożenia związane z tym ruchem. Jedną z mantr, które słyszy się w ruchu charyzmatycznym przez cały czas, jest ta: to, co Bóg zrobił dla kogoś, zrobi dla ciebie. I teraz siedzi sobie ktoś w domu i ogląda Sida Rotha, TBN, Daystar, może jakąś inną sieć, może klika na jego kanał na YouTube. Siedzi i widzi, jak Sid Roth odtwarza jedno z tych rzekomych wydarzeń z życia jednego z generałów Boga ruchu charyzmatycznego. Smith Wigglesworth jest jedną z najbardziej szanowanych osób w ruchu charyzmatycznym. Wielce poważanym. I ludzie siedzą sobie w domu, oglądają, jak Sid Roth odtwarza tę scenę i myślą: moje dziecko jest chore. Dziecko mojego sąsiada jest chore. To, co Bóg zrobił dla kogoś, zrobi i dla mnie. Abyście nie myśleli, że jestem hiperboliczny, abyście nie myśleli, że łączę kropki, które nie powinny być połączone, zobaczcie kontynuację i nie ma tu przerwy. Miejsce, w którym skończył się ostatni klip, z ust Sida Rotha wypływają dosłownie te kolejne słowa. Zobacz. Jesteśmy tak zaszczyceni, że gościmy wspaniałą wnuczkę Smitha Wigglesworth'a. I ona będzie mówić z tym samym ogniem, który był na Smithie, a który stąpił na nią. I mówi, że jeśli uwierzysz, to uwolni ona ten sam ogień dla ciebie. Sid Roth powiedział właśnie w odniesieniu do Lil Delfin, prawnuczki Smitha Wigglesworth'a, cytuję: ten sam ogień, który był na Smithie, a który stąpił na nią, jeśli uwierzysz, to uwolni ona ten sam ogień dla ciebie. Więc nadal uważasz, że jestem hiperboliczny lub łączę kropki, które naprawdę nie powinny być połączone? To jego własne słowa. Lil Delfin otrzymała ten sam ogień, to samo namaszczenie od swojego pradziadka Smitha Wigglesworth'a i chce dać wam w telewizyjnej krainie to samo namaszczenie, które ona ma. Więc ty też możesz rzucać dziećmi o ściany. Drodzy przyjaciele, w ruchu charyzmatycznym nie ma umiejętności rozoznawania. I sam fakt, że pozostaje to na jego kanale YouTube do dziś, jest tego oczywistym dowodem. On nie ma wstydu, nie ma właściwego rozeznania. Najwyraźniej żadna myśl nie przyszła jemu do głowy, ani żadnemu z jego pracowników, by powiedzieć: wiesz, to może być trochę za dużo. Może nie powinniśmy mówić ludziom, że mogą mieć takie samo namaszczenie, jakie miał Smith Wigglesworth. Czyli rzucanie dziećmi o ściany i kopanie je jak piłkę nożną. Niewiarygodne. Niewiarygodne. Kilka lat temu wymieniłem kilka e-maili z doktorem Michaelem Brownem, i zapytałem go konkretnie o ten incydent, wysyłając ten klip, który obejrzał. Podzielę się tym i nie sądzę, żeby był zły, że się tym dzielę, ponieważ niedawno nagrywaliśmy coś dla American Gospel TV. Zapytałem go o coś podobnego w związku z innym incydentem związanym z Kevinem Zadai.
Jest on jednym z tych, którzy z wielką regularnością przemieszczają się tam i z powrotem między niebem a ziemią. Regularnie gością w programie Sid Rotha. Oczywiście Michael Brown i Sid Roth są bliskimi przyjaciółmi. Michael Brown napisał wstęp do jednej z książek Kevina Zadai. W każdym razie Kevin Zadai twierdzi, i to jest jedno z jego wielu twierdzeń, że Jezus pojawił się u stóp jego łóżka grając na saksofonie. Zapytałem Michaela Browna, i jest to w tym filmie, który zostanie niedługo wyemitowany, czy wierzysz, czy naprawdę wierzysz, że Jezus pojawił się u stóp jego łóżka grając na saksofonie? I Michael powiedział, że wydaje się to dość dziwne, wręcz dziwaczne, ale wiesz, nie mogę definitywnie powiedzieć, że tak nie było. Parafrazuję oczywiście, ale nie mógł tego wykluczyć. Powiedział, że tak, brzmi to trochę dziwnie, ale nie mogę powiedzieć, że to się nie wydarzyło. Cóż, podobnie zareagował na ten incydent. Powiedział: jeśli chodzi o historię z dzieckiem, brzmi to dla mnie całkowicie dziwacznie i nie sądzę, aby rozsądne było dzielenie się nią publicznie przez Sida, zwłaszcza przy wielkości jego platformy. Oczywiście rodzi to natychmiastowe pytanie, cóż, jeśli jest to coś, co Bóg uczynił, co naprawdę się wydarzyło, to znaczy, że było to coś, co było poruszeniem Ducha Świętego, dlaczego się tym nie dzielić? Chodzi mi o to, dlaczego miałoby być nierozsądne dzielenie się tym, jeśli jest to coś, co Bóg uczynił na oczach wszystkich obserwujących? Dlaczego nie? Wykrzyczmy to z dachów, daleko i szeroko. Ale on kontynuuje. Jeśli dziecko zostało cudownie uzdrowione, jak głosi historia, a wiem, że jeden znany przywódca chrześcijański z ostatniego pokolenia twierdzi, że widział, jak to się stało, to moje szczere pytanie do ciebie brzmi, czy szatan zrobił to w imieniu Jezusa? Tak więc jest to podobna odpowiedź do tej, której udzielił mi w związku z Kevinem Zadai i Jezusem pojawiającym się u stóp jego łóżka, grającym na saksofonie. Cóż, czy dziecko zostało uzdrowione, czy to się stało? Wiesz, nie mogę powiedzieć, że tak nie było. Przyjaciele, zgaduję, czy to wydarzenie miało miejsce? Powiedziałbym, że prawdopodobnie nie. Powiedziałbym, że jest to prawdopodobnie jedna z tych miejskich legend, kłamstwo, które wyrosło wokół Smitha Wigglesworta. I szczerze mówiąc, to nie jest tak, że charyzmatycy nie są znani z upiększania i fabrykowania. Pokaż mi palce. To moje kolejne nadchodzące wideo. Ale uprzedzam teraz. Znani są z fabrykowania wydarzeń i rzekomych cudów, znani są z wymyślania tych rzeczy. Więc jego pytanie brzmi, czy to się rzeczywiście wydarzyło? Czy szatan zrobiłby to w imieniu Jezusa? Czy szatan rzeczywiście uzdrowiłby dziecko? Przypuszczam, że to się nigdy nie wydarzyło. Ale jeśli tak się stało, jeśli Smith Wigglesworth rzeczywiście wziął dwumiesięczne dziecko z ramion rodziców i rzucił nim o ścianę, a następnie kopnął je jak piłkę nożną, to wiesz, co się stało? To dziecko umarło. To dziecko umarło. Po prostu pokaż mi w Piśmie Świętym, pokaż mi w Piśmie Świętym, gdziekolwiek, gdzie Jezus lub którykolwiek z apostołów zrobił coś podobnego. Gdzie kogoś kopnęli? Gdzie kogoś uderzyli? Pokaż mi, gdzie rzucili dzieckiem o ścianę. To niewiarygodne. Absolutnie niewiarygodne. Ale to samo namaszczenie, które miał Smith Wigglesworth, ma teraz Linda Finn i ona teraz ci je przekaże. Jak zdobyć to namaszczenie? Jak zdobyć namaszczenie, które było tak potężne na Smithie Wigglesworthie, a teraz na Linda Finn? Jak możesz mieć to samo namaszczenie? Oto jak możesz je otrzymać. Kiedy wrócimy, chcę usłyszeć kilka z wielu sekretów mocy Smitha Wigglesworta, o których ci powiedziano. A następnie chcę, abyś modlił się, aby ogień przyszedł na każdego, kto tego chce. Zadzwoń teraz i otrzymaj pakiet uzdrawiania i cudów Smitha Wigglesworta Lilian Devine, który zawiera jej namaszczone dwuczęściowe nauczanie, audio CD, Bóg, Wow i Teraz, a także jej dziennik mojego życia oraz specjalny bonusowy zestaw dwóch książek pradziadka Lilian Devine, Smitha Wigglesworta, Największe biblijne obietnice wiary i cudów oraz Uzdrowienie i pocieszenie. Ta ekskluzywna oferta jest przeznaczona dla naszej publiczności programu To Nadprzyrodzone, którą możesz otrzymać za darowiznę w wysokości $40 z wliczoną wysyłką i obsługą. Poproś o
ofertę 9516 poprzez dwuczęściową serię nauczania Audio CD z namaszczeniem Lillian Devine. Zrozumiesz tajemnicę wielkiej mocy wiary i namaszczenia wielkiego dziadka Lillian Smitha Wigglesworta zawartą na tej płycie Audio CD. Lillian Devine odmawia modlitwę namaszczenia, abyś otrzymał namaszczenie przeznaczenia, ognia i uzdrowienia Smitha Wigglesworta. Otrzymasz również książkę Lillian Devine, Dziennik mojego życia. W tym dzienniku znajdziesz miejsce na zapisywanie swoich snów, wizji, słów od Boga i ważnych wydarzeń. Dziennik zawiera specjalne błogosławieństwo od Lillian Devine, klucze do namaszczenia Smitha Wigglesworta, instrukcje dotyczące korzystania z dziennika, deklaracje chwały Lillian Devine, które możesz zadekretować i zadeklarować nad sobą. Dzięki prowadzeniu własnego dziennika mojego życia nauczysz się wyraźniej słyszeć głos Boga. Poznasz korzyści płynące z zapisywania wydarzeń i spotkań z Bogiem. Otrzymaj namaszczenie i ogień Smitha Wigglesworta. A także otrzymasz ten specjalny bonusowy zestaw dwóch książek Smitha Wigglesworta z największymi biblijnymi obietnicami wiary i cudów oraz uzdrowienia i pocieszenia. Te dwie książki są pełne ulubionych wersetów Smitha Wigglesworta, potężnych cytatów i osobistych spostrzeżeń. Książki te można trzymać przy łóżku, nosić w torebce i zabierać wszędzie ze sobą. Nie przegap pakietu Lillian Devine Smith Wigglesworth Uzdrowienie i Cuda, które zawiera jej namaszczone dwuczęściowe nauczanie audio CD Bóg Wow i Teraz oraz jej dziennik mojego życia. A także specjalny bonusowy zestaw z dwóch książek pradziadka Lillian Devine Smitha Wigglesworta zawierający największe biblijne obietnice dotyczące wiary i cudów oraz uzdrowienia i pocieszenia. Ta ekskluzywna oferta jest przeznaczona dla naszej publiczności. Twoja za darowiznę w wysokości $40, wysyłka i obsługa są wliczone w cenę. Poproś o numer oferty 9516 lub wyślij czek na adres Sidroth It's Supernatural. Więc zadzwoń lub napisz teraz i zamów ten produkt, a będziesz mógł mieć to samo namaszczenie, które było na Smithie Wigglesworthie, a teraz jest na Lillian Devine. Ty też możesz je mieć za bardzo niską cenę $40. Możesz też mieć to samo namaszczenie, abyś mógł rzucać dziećmi o ścianę. A żeby było jeszcze lepiej, nawet wysyłka i obsługa są wliczone w cenę. Niewiarygodne. Absolutnie niewiarygodne. W ruchu charyzmatycznym nie ma rozeznania. Po prostu nie ma. Oprócz duchowych niebezpieczeństw związanych z tym ruchem, istnieją również zagrożenia fizyczne. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do naszego następnego wspólnego czasu. Niech łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Jego Ducha Świętego, który nigdy nie poinstruuje Was, żebyście rzucali dzieckiem o ścianę, będzie z Wami wszystkimi.